Ja wzywam Twojego potężnego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja wzywam Twojego imienia. Ja wzywam teraz Twojego potężnego imienia, Jezus, na które to imię wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Ja modlę się teraz o ten czas. Ja modlę się o to miejsce. Ja modlę się o ludzi z otwartymi sercami. Ja modlę się o tych, którzy chcą słyszeć to poselstwo z nieba. Ja modlę się o otwarte uszy, o otwarte oczy, o otwarte serca, o synów pokoju, o tych, którzy prawdziwie szukają Ciebie, którzy pragną Ciebie poznać. Modlę się teraz o ten czas. Modlę się, ażeby to poselstwo docierało do ludzkich serc, ażeby oni rozpoznawali to jako słowo życia, które idzie do ich życia. Modlę się o to, niech to trafia prosto, niech to trafia prosto w serce, niech to plądruje ludzkie umysły, niech ludzie o tym myślą, niech im się to śni, niech oni wzywają Twojego imienia, niech oni wołają do Ciebie, że chcą Ciebie poznać, Jezus, że oni chcą Ciebie poznać, że oni chcą Ciebie doświadczyć prawdziwie. I ci, którzy nie szukali, niech wołają o prawdę. Niech wołają o prawdę, że chcą doświadczyć Ciebie, Jezus. Że chcą Ciebie poznać. Nie tak, jak zostałeś im przedstawiony, ale tak, jak jesteś prawdziwy. Ja modlę się o to. Modlę się o ten czas. Ja modlę się o to, ażeby znaki i cuda towarzyszyły na tym miejscu. Ażeby ci, którzy są chorzy, przychodzili z odwagą i brali swój cud, ażeby każdy rozumiał, że teraz przybliżyło się do Niego Królestwo, że teraz, kiedy słyszą ten głos, żeby nie zatwardzali swoich serc, ażeby przyjmowali to, przyjmowali te słowo o Jezusie, słowo, które zmienia życie, jak zmieniło moje. Ja się modlę o to, ażeby ludzie przychodzili i brali swoje uwolnienia, ażeby brali swoje uzdrowienia, żeby brali swój cud. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Modlę się o to, żeby doświadczali Ciebie, żeby doświadczali Bożej mocy, tego, że na Twoje imię, Jezus, wszystko zgina kolano. Modlę się o to, związuję Cię, diable, na tym miejscu. Przypominam Ci, że wyrok na Tobie został wykonany. Przypominam Ci, co się stało na Golgocie. Przypominam Ci, że Jezus Cię pokonał, że jesteś pod naszymi stopami. Przypominam Ci, diable, że nie masz prawa, nie masz prawa. Jesteś pokonany. Modlę się teraz. Modlę się o tych ludzi, którzy to słyszą, żeby wznosili swój głos do Ciebie, Boże. Żeby wznosili swój głos do Ciebie, Jezus. Żeby wołali do Ciebie z głębi swojego serca. Żeby Ciebie doświadczyli. Żeby przyjęli te poselstwo. Żeby przyjęli te poselstwo o żywym Bogu. Łamię teraz w imieniu Jezusa moc wszelkiej religii na tym miejscu. Wszystko, co zostało wykrzywione i do tych ludzi podane jako krzywe. Ja związuję to teraz, związuję ich złe doświadczenia z Tobą, podane przez ludzi w krzywy sposób. Modlę się o to, żeby prawda do nich docierała, żeby prawda do nich docierała. Łamię wszelkie przeszkody, które stoją teraz na drodze do tego, ażeby usłyszeli tę prawdę. Ja ogłaszam na tym miejscu zwycięstwo, moc krzyża. Mówię zwycięstwo, słowo życia, z serca do serca, słowo życia. Modlę się, ażeby to, co będzie tu uwalniane, było przyjmowane jako słowo życia, z serca do serca. Ażeby oni poznali Ciebie, tak jak ja znam Ciebie, jako Boga życia, jako Boga mocy, jako tego, który daje zwycięstwo, jako tego, który daje uzdrowienie i uwolnienie, moc krzyża do tych ludzi, moc krzyża. Łamie wszelki wstyd u tych, którzy chcą przyjść i zapytać. Przypominam Ci, diable, że Jezus świat pokonał. Niech ludzie biorą to jako słowo życia do swojego życia. Przyjaciele, ja nazywam się Julita Korgol. Tak samo jak wy. Walczyłam o wszystko swoimi siłami, co może dać nam ten świat, bo myślałam, że da mi to szczęście. Ale dzisiaj stoję przed wami i świadczę o Jezusie, bo to, co zdobyłam, dzięki swojej ciężkiej pracy, tak mi się wydawało, wcale mi takiego szczęścia nie dało.
Skończyłam studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ponoć najlepszy wydział prawa w tym kraju. Gdy szłam na te studia, miałam wielkie marzenia o karierze, o pieniądzach, o zaszczytach. Skończyłam studia podyplomowe, zaczęłam pracować i dobrze zarabiać. Myślałam, że to wszystko wypełni moje życie, że to wszystko da mi szczęście. Biegłam za tym tak samo, jak wy biegniecie. Tylko taki obraz życia był mi przedstawiony. Tylko taki obraz na szczęście znałam. Każdy, kogo znałam, tak żył. I każdy, kogo znałam, myślał, że tak, zdobędzie to, o czym marzy. Ale gdy zobaczyłam, że praca wcale nie daje takiej radości i satysfakcji, że nadal jest jakaś pustka, pomyślałam, może małżeństwo i rodzina jest też tym. Może tego mi jeszcze brakuje. Wyszłam za mąż, tu stoi mój mąż. Urodziłam dwoje dzieci. Mąż był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej, tu w tym mieście. Skończył te same studia co ja. Bardzo dobrze nam się żyło. Niczego nam nie brakowało. Wybudowaliśmy duży dom. Dzieci w prywatnej szkole. Zmienialiśmy samochody na jednych wakacjach. Myślałam, gdzie pojadę na drugie, a może gdzie zimą. Na zły humor można sobie zrobić zakupy albo pójść na imprezę. Ja tak żyłam. Miałam wszystko, co oferuje mi świat i co myślałam, że zapewni mi szczęście. I miałam też rodzinę i dzieci. Ale gdy zostawałam sama i zamykałam drzwi i nie było wokół mnie nikogo, to wewnątrz mnie wiedziałam, że mam pustkę i że wszystko, co mogę kupić albo zdobyć dzięki sobie, tej pustki nie zatyka. I ja wiem, że gro z was może mieć tak samo, że gdy zostajecie sami ze sobą, to wiecie, jaka jest prawda, że możecie się bać tak jak ja, co będzie jutro, albo tego, że zachoruje wasze dziecko, albo wy. Nie znacie dnia ani godziny. I wcale nie jest tak, że to, co zdobywacie, daje wam satysfakcję albo daje ją na jakiś dłuższy czas. Ja też tak miałam. Tak samo jak wy. I w takim miejscu mojego życia ludzie, którzy też z wykształcenia byli prawnikami, wygłosili mi Ewangelię o Jezusie. O tym, że oni żyją z Jezusem. Ja widziałam wcześniej ich życie. Wiedziałam, że jest inne niż moje. Nie potrafiłam tylko tego nazwać. Widziałam różnicę. Widziałam, że są radośni, że się nie boją, że ich rodzina jest inna. Inna niż ten obraz rodziny, który znam. W większości znamy pokrzywione obrazy. Wypaczone ojcostwo i macierzyństwo. Wypaczony obraz rodziny. Ale oni byli inni i oni mi wygłosili Ewangelię o Jezusie. I ja nie mogłam zaprzeczyć świadectwu ich życia. Ale wiedziałam też, że to, co słyszę, plądruje mój umysł. Nawet szyderczy uśmiech pojawił się na mojej twarzy. Mówię, jak dla mojej tak dobrze wykształconej głowy, jak coś takiego, informacja o Jezusie. Po co mi On? Po co mi On? Przecież wszystko mam. Do kościoła chodziłam tak jak większość ludzi, na śluby i pogrzeby albo z dziećmi, żeby poświęcić jajka. Myślałam, że to wystarczy, że chrześcijanką to ja jestem z racji urodzenia w tym kraju. A oni mi powiedzieli, że muszę uwierzyć. Że muszę uwierzyć i że każdy z nas, gdy stanie przed Bogiem, z wiary zda sprawę. A ja musiałam usiąść i powiedzieć, gdy zostałam sama, nie wiem w ogóle, czy w Ciebie wierzę, nie wiem, czy jesteś prawdziwy. Nawet się nad tym nie zastanawiałam, bo nie istniałeś w moim życiu. Ale z tego miejsca powiedziałam, że ja Ciebie potrzebuję, bo wiem, że wewnątrz mnie mam pustkę, nie znam Ciebie. Nawet nie wiem do końca, czy jesteś prawdziwy, ale Jezus, Ciebie nie znam i Ciebie potrzebuję, bo wiem, że to, co jest zewnątrz mnie, niczym się nie da zapełnić. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że nie znam Ciebie. Ja nie byłam jakimś grzesznikiem jak w rozumieniu tego, co, jak my to postrzegamy w świecie. Nikogo nie zabiłam, nie skrzywdziłam. Ale żyłam bardzo daleko od Boga. Bardzo daleko. On w ogóle nie istniał w moim życiu. Istniało wszystko inne, ale nie On. I z tego miejsca zawołałam do Niego, jeżeli jesteś prawdziwy, to ja chcę Ciebie poznać. Jeżeli jesteś prawdziwy, to ja wiem, że ja Ciebie potrzebuję, bo Cię nie znam i bo świat nie ma dla mnie w ofercie już nic.
czym mogłabym zatkać to miejsce. I tak poznałam Jezusa, bo to jest Bóg, który pragnie relacji, który przychodzi z miłością. On oddał za nas swoje życie na krzyżu. Za nas przyszedł na ziemię i oddał swoje życie po to, żebyśmy my mogli żyć. Ci, którzy uwierzą, żeby mogli żyć. Ta wiadomość plądrowała moją głowę. Mówiłam, Boże, nie mieści mi się to wprost w głowie. Jest to dla mnie dziwne i niezrozumiałe. Ale powiedziałam też do Niego, potrzebuję Ciebie poznać. Potrzebuję Ciebie do mojego życia. I każdy z Was potrzebuje tak samo jak ja. Możecie biec codziennym dniem. Możecie spychać tą myśl. Ja też tak robiłam. Ale gdy zostawałam sama, to wiedziałam, że taka jest prawda, że potrzebuję. Więc powiedziałam do Niego, pociągnij mnie do siebie. Pociągnij mnie do siebie, Jezus, bo potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie poznać. Tak zaczęłam żyć realnie z Bogiem. Uwierzyłam w Jego ofiarę na krzyżu. Uwierzyłam w to, że oddał za mnie życie. Że powiedziałam, decyduję o tym, że zapraszam Cię do mojego życia i chcę Cię poznać, bo bardzo mało o Tobie wiem i bardzo mało Cię znam. Decyduję o tym, że uwalniam moją wiarę w to, że umarłeś za mnie na krzyżu i zmartwychwstałeś. Potrzebuję Ciebie do mojego życia. Potrzebuję Twojego krzyża. Potrzebuję zmiany. Tak zaczęłam chodzić z Bogiem. Jakiś czas później okazało się, że mam guza w piersi. Ale ludzie, którzy lepiej znali wtedy Jezusa niż ja, powiedzieli do mnie, na krzyżu wykonało się Twoje uzdrowienie. Położymy na Ciebie ręce, pomodlimy się o Ciebie i będziesz zdrowa. Mam badania na to, że miałam guza i na to, że go nie mam. Zostałam uzdrowiona. Tak samo zostałam uzdrowiona z choroby tarczycy. Teraz ja kładę ręce na chorych, a oni są uzdrawiani. Niedawno modliłam się o kobietę, która nie mogła mieć dzieci i nie było dla niej żadnych medycznych rozwiązań. Urodziła wspaniałą córeczkę. O takim Bogu Wam świadczę. O Bogu, który zmienia życie. Jeżeli my za Nim idziemy, jeżeli prawdziwie Go szukamy, o Jezusie, który podniósł moje życie. Mam wspaniałe macierzyństwo i wspaniałe małżeństwo. Jestem szczęśliwą kobietą, dlatego że moje życie jest oparte na Jezusie. Zwyciężam każdego dnia, stoję przed Wami i świadczę z podniesioną głową o Jezusie, którego znam. I nie ma we mnie wstydu z tego powodu, bo to jest Bóg, który zmienił całe moje życie, dlatego że ja do Niego zawołałam, pociągnij mnie za Tobą i poszłam za Jego prawdą, poszłam za świadectwem. Tak samo możecie dokonać tego i Wy, to jest wszystko tak samo dla Was. Teraz, gdy słyszycie mój głos, przybliżyło się do Was Królestwo. Teraz możecie podjąć decyzję, czy to jest dzień Waszego zbawienia. Czy chcecie Jezusa do Waszego życia? Czy chcecie dalej iść tak, jak idziecie? Czy chcecie, żeby przyszedł do Waszego życia Pan Panów i Król Królów ze swoją miłością i ze swoją mocą? Do mojego przyszedł. Ja nie mam złych dni, ja się nie boję. Nie mam depresji, nie zastanawiam się nad tym, co może się stać jutro. Ja to wiem. Z odwagą stoję i Wam świadczę o tym, że ludzie są uzdrawiani z nowotworów, że odzyskują wzrok. Nie usłyszycie o tym w telewizji, ale tak jest codziennie, każdego dnia. O tym, że życie ludzi jest podnoszone. O tym, że ludzie wychodzą na wolność i wychodzą z nałogów, bo idą za Jezusem, bo zawołali do Niego, że potrzebują Go do swojego życia, że zapraszają Pana Panów i Króla Królów, że wierzą w to, że umarł za nich na krzyżu i zmartwychwstał. Robią tak, jak zrobiłam kiedyś ja i ich życie jest wyswobodzane. Czasami to inny człowiek zwiąże czyjeś życie, ale jest wyjście. Nazywa się Jezus. Jest prawda,
Tą prawdą jest Jezus. Tak zostało wyswobodzone moje życie. Bóg nie zsyła żadnych chorób, ani nie doświadcza ludzi. To jest nieprawda. Jest o tym wyraźnie napisane w Bożym Słowie. Wyraźnie, że uzdrawiał każdą chorobę i wziął na krzyż każde nieszczęście, każde zniewolenie, każde cierpienie i pokonał to. Zmartwychwstał. Grób jest pusty. Grób jest pusty, a Bóg jest żywy i pragnie relacji z każdym z was. Ale każdy z was musi podjąć w sercu decyzję, czy tego chce, czy nie. I zawołać do Niego, że chce Go poznać. Nie ma innej drogi. Nie ma pośredników. Nie ma czegoś takiego, że przyjdziecie przez jakiegoś człowieka. Ewangelię, tak jak teraz słyszycie, możecie usłyszeć od człowieka, tak jak słyszycie ode mnie. Jezus też tak samo głosił, gdy chodził po ziemi, ale zawołać musicie sami. Nie ma jakiegoś rozgrzeszenia, nie ma czyśćca, Biblia o tym nie mówi. Jest powiedziane, że raz umrzeć, a potem śmierć. Zbawienie jest przez wiarę w Jezusa. Przez wiarę w Jezusa. Uzdrowienie jest przez wiarę w Jezusa i w Jego krzyż. Nie ma innej drogi. Jest powiedziane, że mowa o krzyżu Jezusa jest uznawana, zaraz Panie porozmawiam, jest uznawana za głupotę przez tych, którzy idą i giną, ale jest mądrością i mocą Bożą dla tych, którzy uwierzą. Podejmujcie mądre decyzje. Decyzja jest po waszej stronie. Amen.